Dziennik terminacji SCP-682 przy wykorzystaniu podmiotu SCP-826 wraz z jedną kopią, ogólnie miła, przyjacielska rzecz, która może i zabije SCP-682 całkowicie, jeśli tylko zobaczy przeklętego gada. 16-stronicowe opowiadanie napisane przez doktor opisujące dużego, przyjaznego potwora, który jest w stanie całkowicie i nieodwracalnie zabić SCP-682 oraz jeden pracownik klasy D, D-682-32, wyposażony w jeden motocykl 2010 Ducati Multistrada w celu ucieczki przed SCP-682. SCP-826 to dwie podpórki na książki. Po umieszczeniu między nimi dowolnej książki, w pokoju, w którym są umieszczone, zmaterializuje się świat opisany w tekście. Zapis testu terminacji. Opowiadanie zostaje umieszczone między elementy SCP-826 i umieszczone w dużym, pustym pomieszczeniu o wymiarach wyposażonej w automatyczne sterowane wrota, wystarczająco duże, aby SCP-682 był w stanie przez nie przejść. SCP-682 zostaje zabezpieczone i przyprowadzone przed wejście. Po opuszczeniu terenu przez badaczy, drzwi zostają zdalnie otwarte, ukazując zieloną łąkę opisaną w opowiadaniu. SCP-682 nie jest chętny do wejścia do pomieszczenia, więc D-682-32 zostaje wysłany jako przynęta. 682 przechodzi przez grudź, drzwi zamykają się za nim. Po 30 minutach SCP-682 wybija się przez przejście, widocznie uszkodzone, zabijając badaczy i agentów. Personel przechowujący opisał łąkę z opowiadania jako pole bitwy, pełną kraterów i ogromnych fragmentów ciał leżących wszędzie. Fragmenty najprawdopodobniej pochodzą z czegoś z opowiadania. Tytuł odzyskanej historii brzmi: ogólnie miła, przyjacielska rzecz, która próbowała zabić SCP-682 całkowicie, ale poległa. I jest ona zauważalnie grubsza, z dodatkowymi 290 stronami, opisującymi dokładnie epicką walkę pomiędzy potworami. Dodatkowe próby konfrontacji SCP-682 z SCP-826 spotkały się z brakiem współpracy ze strony SCP-682.